robić, żeby mieć fajne życie zawodowe. Mniejsza o to, czy jesteś pracownikiem, czy może jesteś przedsiębiorcą, a może zastanawiasz się dopiero, bo właśnie kończysz studia, co dalej robić, czy zostać pracownikiem, czy freelancerem, czy przedsiębiorcą na zasadzie założenia jakiejś firmy. Moim zdaniem, żeby mieć fajną karierę zawodową, należy wypracować sobie taką sytuację życiową, żeby się nigdy nie bać tego, że cię zwolnią, jeżeli jesteś pracownikiem, a jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to żeby nigdy nie bać się tego, że jeden jakiś główny klient zrezygnuje z naszych usług i będziemy mieli problem z płynnością finansową. Jak tego dokonać? No w przedsiębiorstwie to jest dosyć proste, bo wystarczy po prostu zdywersyfikować sobie przychody, tak? Czyli zamiast mieć jednego dużego czy dwóch dużych klientów, to mieć takich trochę mniejszych, ale 5 czy 10, tak? No wtedy ryzyko, że jeden zrezygnuje i już mamy kłopoty finansowe, jest niewielkie. A jeśli chodzi o pracę zawodową albo bycie freelancerem, no to w pracy zawodowej to jest tak, że po prostu należy połowę każdego wynagrodzenia, niezależnie od tego, ile zarabiasz, naprawdę, bo to nie ma znaczenia, czy zarabiasz 2000 czy 20 tysięcy. Połowę każdego wynagrodzenia odkładać, oszczędzać, nie wydawać. Pierwsza połowa sukcesu, tak? A druga połowa sukcesu to jest to, żeby chodzić do pracy, wykonywać swoje obowiązki, ale brać odpowiedzialność za swoją pracę, tak? Czyli znowu niezależnie od stanowiska, należy brać odpowiedzialność za swoją pracę. Czyli jeżeli jest potrzeba podjęcia jakiejś decyzji, a osoba w firmie wyznaczona do podjęcia tej decyzji jej nie podejmuje, no to należy podjąć tą decyzję za tę osobę. I trudno. Natomiast nie dopuścić do tego, żeby się projekt rozsypał. Nie dopuścić do tego, żeby musieć się potem tłumaczyć, mówić, a, ale to on. On nie podjął decyzji. No to nie ma znaczenia, bo jak się projekt rozsypie, no to... To tylko złe organizacje potem szukają winnego. Dobre organizacje zastanawiają się, co nie zadziałało i próbują to naprawić, żeby w przyszłości już drugi raz nie było tego samego błędu. W byciu freelancerem to w sumie trzeba robić trochę... Jak gdyby trochę melasz tych dwóch rzeczy, to znaczy z jednej strony trzeba dbać o to, żeby nie mieć jednego, dwóch bardzo dużych klientów, tylko wielu mniejszych, a po drugie, no, oszczędzać połowę swoich dochodów. I już. I wtedy będziesz mieć świetną sytuację zawodową, taką, która cię nigdy nie będzie stresowała. Przypomnienia organizatorem tej naszej weekendowej rywalizacji jest Fundacja Maraton Warszawski, partner of promotion i Kompas Polska, a wspierają nas dziś. Po ekidenie w sumie przebiegliśmy 3,51, no to jest bardzo dobry wynik, poniżej 4 godzin, super. Także
Ale coś tam jest w tym parku szczęśliwickim. Ja rok temu miałem taki sam wniosek, tylko że później zapomniałem przez rok. Tam jest jakieś drzewo, które pyli takim czymś, na co ja jestem uczulony. I za każdym razem, jak przebiegnę ekiden, to później po prostu mam taki katar. I dzisiaj też. Ale fajnie było.